Już w niedzielę 12 czerwca odbędzie się Opera Moniuszki Flis. To impreza charytatywna, podczas której prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na budowę tarnowskiego hospicjum. Wystąpią m.in. Karolina Pawula, Katarzyna Plewniak czy Zdzisław Wojtynkiewicz. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Kromka Chleba. Stanisław Moniuszko napisał tę operę w Paryżu w ciągu 14 dni, kiedy wyjechał po premierze Halka do Paryża, zabrał ze sobą libretto Stanisława Bogusławskiego i w tęsknocie za ojczyzną pojechał do Paryża, gdzie zostało mu to zafundowane przez mieszkańców Warszawy. Pojechał do Paryża, miał odpocząć, ale i miał spotkać się z wielkimi jeszcze Polakami. Okazało się, że tam już nikogo nie zastał. Wtedy było lato, wielki upał i podobno przy zamkniętych okiennicach w foteliku, tęskniąc za ojczyzną, napisał przepiękną jednoaktówkę Flis. Żałujemy tylko tego, że ta opera jest rzadko w Polsce prezentowana. Po wojnie, zdaje się, raz tam gdzieś się na scenach pojawiła. My tę operę pokazujemy, gramy ją już po raz drugi, ponieważ w roku 2001 w Dębicy opera już została przez nas wystawiona. Datki będzie można wpłacać, rezerwować miejsca w Fundacji Kromka Chleba i tradycyjnie już w restauracji Bristol. Można rezerwować dla siebie miejsca, wtedy otrzyma się zaproszenie, no, sugerowana jakiś datek, to jest 30 zł za jedno miejsce. Koncert operowy w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie odbędzie się 12 czerwca o godzinie 16.